a dyskutuje się ze sobą w cztery oczy na osobności poza dziećmi. Można by powiedzieć, kochanie, przesadziłaś, to było za surowe. Ale przy dziecku popierasz ją. I w ten sposób się wychowuje dzieci. Natomiast jak tata mówi co innego, ma co innego, rozgrywa was jak chce. A to, że nie ma dyscypliny, to potem my się boimy dzieci. No bo właśnie jak nie ma dyscypliny, jedno nam lata po głowie, jedno nas zamęcza. No, my się boimy drugiego, trzeciego, co mówić o większej ilości. Ponieważ kiedyś była dyscyplina, to się ludzie nie bali mieć więcej dzieci, bo te dzieci im na głowę nie wchodziły. Szacunek dla ojca i matki jest czymś bardzo, bardzo ważnym. A tego się nie da inaczej zrobić właśnie przez konsekwentne działanie wobec dzieci. To nie jest brak miłości, to jest miłość. Bo ta miłość polega na tym, żebyście je dobrze wychowali. Czasem usłyszycie od dziecka, ja cię nie kocham, bo cię nie lubię, tamci są fajniejsi. Trudno. Trzeba znieść. To jest ból dla rodziców. Ale nie wolno z tego powodu, jak to czasem się u nas zdarza, albo coraz częściej, że rodzice się prześcigają w obdarowywaniu dzieci teraz. Kto lepszy, tatuś czy mamusia? A to szczególnie widać w takich małżeństwach, które już są w kryzysie albo się rozbiły, to kto lepszy, kto więcej da? Tatuś czy mamusia? Nic takiego wychowania nie będzie. To dramat za jakiś czas. Dla rodziców oczywiście przede wszystkim, bo to oni będą musieli patrzeć na ten dramat i upadek swojego dziecka, najbardziej ukochanego, czy jedynego często. Dlatego to są takie, staram się rady konkretne wam dać, bo mam wrażenie, że jakby gdzieś nam to umknęło. Właśnie my, chrześcijanie, tym się też chlubiliśmy. I to ma wszystko sens religijny też, wymiar religijny. To musimy chcieć tak zobaczyć. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli wy nie wychowacie do szacunku do siebie tych dzieci, to nie liczcie na to, że to będą osoby wierzące. Nawet gdybyście chodzili do kościoła i nawet jakbyście się modlili w domu, to wszystko razem musi być pewna całość. Człowiek uczy się szacunku od Boga, powtórzę to jeszcze raz, przez szacunek do rodziców. I tak było od wieków. Zobacz, ta druga tablica przykazań Bożych zaczyna się od czwartego przykazania. Czyli czci ojca. Pierwsze przykazanie z tych ludzkich. A na tej było miłość do Pana Boga. Trzy pierwsze przykazania. Jeśli nie ma czwartego przykazania, to nie będzie pierwszej tablicy. Znika pierwsza tablica. I to jest coś przecież najgorszego dla nas ludzi wierzących, jeśli byśmy nawet mieli kulturalne dziecko. Ale dziecko, które straciło wiarę, to przecież to jest dramat. Dziecko, które nie uznaje Boga w swoim życiu. To jest coś strasznego. Nie życzę tego nikomu. Miałem okazję pracować w Kanadzie i tam się wtedy po raz pierwszy spotkałem z wieloma rodzicami, którzy płakali nad swoimi dziećmi. Ponieważ nie próbowali połączyć religijność z liberalną formą wychowania. To się po prostu nie da. To się skończy, tak jak mówię, w wielu przypadkach utratą wiary przez te dzieci. I one jak dorosną oczywiście mogą być kulturalne wobec swoich rodziców, tylko wiary w sercu nie mają. A dla rodziców religijnych to jednak jest wielki ból. Modlą się wtedy, proszą Boga, pokutują. No ale trzeba wtedy dużo cierpliwości i różnie też może być. No i ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Właśnie, jesteśmy niedoskonali i nie wszystko nam się zawsze uda. Dlatego znowu wracam do religii. Rodzice, najlepiej jak razem, wspólnie to też mają jakąś taką wspólny pomysł i wspólnie się pilnują w tym. Modlą się za swoje dzieci i razem też poszczą za swoje dzieci. Pan Jezus mówi tak, niektóre złe duchy, czyli diabła, można zwyciężyć tylko postem i modlitwą. Nie wystarczy sama modlitwa. Sama modlitwa jest za słaba. Nie damy rady w tym trudnym świecie, gdzie tyle zła jest naokoło, uchronić swoich dzieci od zła i grzechu tylko w oparciu o modlitwę, że będziemy się modlić, Panie Boże. I tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby się modlić o zdrówko dla nich.
Tylko właśnie o to, żeby miały wiarę, żeby były wierne Panu Bogu, żeby umiały się oprzeć złu, różnorodnemu, strasznemu złu w naszym świecie, które kusi straszliwie młodych ludzi. Do tego trzeba dołożyć jakieś umartwienie, jakiś post. Choćby nawet ten popiątkowy, tak sobie prywatnie ofiarować, a można coś od siebie jeszcze dodać i ofiarować to w tej intencji za nasze dzieci, żeby miały siłę oprzeć się złu szatanowi, który kusi i może zwieść człowieka i go zniszczyć, wyrwać mu z serca wiarę, zaprowadzić go na manowce życia. To tyle. Mógłbym więcej, ale już powtarzam, jest zimno, chłodno, a i tak długo mówiłem.